14. kolejce Ligi Śląsk Wrocław Pro poznaliśmy mistrza Tyskie Ekstraklasy. Po dość łatwym spotkaniu Karzon pokonał 8-2 zawodników Derec. Choć jak mówi Damian Guziejewski, zespół pracował na ten sukces przez kilka sezonów. Ja bym powiedział, że to były tak naprawdę 4 sezony, które w jakiś tam sposób próbowaliśmy zdobyć to mistrzostwo. Za każdym razem coś stawało na drodze. No w końcu się udało. No w momencie, kiedy wskoczyliśmy na to pierwsze miejsce, to już wiedzieliśmy, że jeżeli to oddamy, no to naprawdę. No, śmialiśmy się, że rozwiązujemy drużynę, bo to już sami sobie byśmy strzelili w kolano tak naprawdę. Przed tym sezonem drużyna bogatsza o doświadczenia z poprzednich lat miała jasno opracowaną taktykę. Tak naprawdę wygrywa się z tymi drużynami z dołu mistrzostwo, nie można po prostu się z nikim potknąć, tak? Zawsze ci najlepsi, ktoś komuś zawsze punkty zabierze, tak było tak samo w tym sezonie, a my jednak z całym dołem tabeli wygraliśmy i udało się. W tym sezonie Karzon wygrał 12 razy, jeden raz zremisował i raz przegrał, ostatecznie zdobywając 37 punktów. Jutro jest dzień pracy, więc każdy z nas pracuje, więc dzisiaj nie możemy poszaleć, ale na pewno albo po wręczeniu nagród, albo w jakiś weekend się umówimy, na pewno usiądziemy wszyscy razem, obgadamy sobie cały sezon jeszcze raz i poświętujemy. Na zakończenie zobaczmy, jak po wygranym meczu i zdobyciu mistrzostwa cieszyli się zawodnicy Karzon. Radość! Ale radość! Nie ma nic! Dobra, dawaj, zlewamy teraz! I prezes też! I prezes też!